Cześć, witam Cię w kursie tworzenia smart kontraktów na platformie Ethereum. Jest to dziewiąta część, w którym poznamy słowa kluczowe internal oraz external i obok słów kluczowych wcześniej poznanych private oraz public określają nam widoczność i dostępność poszczególnych funkcji w smart kontrakcie. Dodam jedynie, że to niezwykle ważne podczas chociażby tworzenia, jak i podczas analizowania smart kontraktów dostępnych na Etherscanie. Także serdecznie zapraszam do tego odcinka. Co ciekawe, w poprzedniej części był wprowadzony celowo pewien błąd, to znaczy w przypadku gdybyśmy kompilowali te właśnie dwa smart kontrakty w narzędziu typu Remix, dostalibyśmy błąd, ponieważ korzystaliśmy w pliku zombie feeling z funkcji create zombie. Natomiast ta funkcja create zombie jest co prawda zadeklarowana w pliku zombie factory, jednak jest ona oznaczona jako private. Private oznacza to, że funkcja ta może być wywołana jedynie w smart kontrakcie, w którym jest zadeklarowana. A ona jest zadeklarowana w smart kontrakcie zombie factory, stąd też nie ma takiej możliwości na ten moment wywołania jej w smart kontrakcie zombie feeding. I tutaj kompilator zwróciłby nam na pewno błąd. Dlatego skorzystamy z funkcji z modyfikatora dostępu internal, który działa bardzo podobnie jak właśnie private, natomiast pozwala na wykorzystanie również tej funkcji w kontrakcie, który dziedziczy po tym głównym kontrakcie. A jak dobrze pamiętamy, kontrakt zombie feeding dziedziczy za pomocą słowa kluczowego is z kontraktu zombie factory. Natomiast w kontrakcie zombie factory zmieniliśmy właśnie ten modyfikator z private na internal, który dzięki tej zmianie pozwoli nam użyć funkcji create zombie w podrzędnym kontrakcie zombie feeding. To jeszcze może słowo komentarze, ponieważ występuje dodatkowo słowo kluczowe external, taki modyfikator dostępności. Oznacza on tyle, że jest on zbliżony do modyfikatora public. Public pozwala na używanie funkcji zadeklarowanej w smart kontrakcie również przez inne smart kontrakty, jak i w danym smart kontrakcie. Natomiast słowo kluczowe external pozwala na wykorzystanie tak oznaczonej funkcji tylko poprzez zewnętrzne smart kontrakty. Nie ma możliwości wywołania funkcji oznaczonej jako external właśnie w tym smart kontrakcie, który implementuje taką funkcję. Także zobaczmy, czy ta zmiana private na internal zrealizuje cel zadania. Wygląda na to, że tak. Jeśli coś to jest oczywiście niejasne, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i do kolejnej części. Na ten moment to wszystko. Dziękuję. Cześć.